tu będzie salon, tu będzie kuchnia, odhaczone. Wszystko idzie zgodnie z planem. Klientka na pewno będzie zachwycona swoim nowym domem. W końcu pracowałam nad tym projektem cały miesiąc. Niech się jeszcze temu przyjrzę. Tam na samej górze będzie strefa imprezowa. Tak. Może zrobię tu basen i postawię jeszcze jacuzzi. Takie możliwości. To będzie projekt mojego życia. Czuję już ten powiew sławy. Amelia, najlepsza projektantka na świecie. Dosyć tych marzeń. Czas do pracy. Nadchodzę! Jakie możliwości! Ale tutaj dużo kurzu. Chyba ktoś tutaj dawno nie mieszkał. Raz, dwa, raz, dwa. I chwila przerwy. I w lewo, i w prawo, i skłon. Jak ja dawno nie ćwiczyłam. I wyprost! To jest jakiś dramat. Powinnam częściej ćwiczyć, albo jeść mniej słodyczy. Raz, dwa, raz. Dwa, trzy. Dobrze widzę? Drzwi otwarte? Te drzwi zawsze są zamknięte. W tym domu nikt nie mieszkał przecież od lat. Bardzo podejrzana sprawa. Może to jakiś złodziej? Matko, a może to jakiś duch? Co ja mam teraz zrobić? Dzwonić po policję? Nie no, powiedzą, że zwariowałam. Halo, panie policjancie? Tak, chciałabym zgłosić, że drzwi są otwarte. Przecież nikt mi nie uwierzy. A może po prostu to zignoruję i biegnę dalej. No ale nie, przecież ten dom jest w moim sąsiedztwie. A jak ten duch przyjdzie do mnie? Ryzyk fizyk. Wchodzę i sprawdzę, co tam się dzieje. Halo? Puk, puk. Jest tu kto? Ktoś chodzi na górze. Muszę wezwę pogrądów duchów. I co tutaj robią te wszystkie prześcieradła? Halo? Duchu, przychodzę w pokojowej misji. No nie, coś tam puka. Zajrzę na górę. Może to jakaś mysz? Wiedziałam, że bieganie to był zły pomysł. Halo? Duchu? Kto tam jest? O nie, uciekam. Barbie, bądź silna. Musisz zobaczyć, co się dzieje. O nie, to duch! Co się dzieje? Co się dzieje? Kto to jest? Głupie prześcieradła. No nie, cała się potargałam, jak ja wyglądam. Amelia? Co ty tutaj robisz? Jak to, co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Były otwarte drzwi i myślałam, że w środku jest jakiś duch. To weszłam i mówię, zobaczę. Ale się wystraszyłam. Barbie, jaki znowu duch? Za dużo oglądasz horrorów, wiesz? Zaprojektowałam wnętrze tego domu i zaraz będę meblować. Się tutaj wprowadzi. Taki super mega sławny podobno. Może to będzie jakiś mega sławny aktor? No nie wiem, ale mam tutaj mnóstwo roboty. Wszędzie jest kurz, stare meble. I ja nie wiem, jak ja to sama wszystko ogarnę. Przecież dzisiaj się chcą wprowadzić. Nastraszyłaś mnie trochę. Ale spoko loko, dzwonię po pomoc. Gdzie ten telefon? No obie, Ken. Halo? Halo, Ken, co robisz? Barbie! No, pracowałem. Tak, naprawdę. Wydaje mi się jednak, że spałeś. Pracowałem cały czas. Dobra, nieważne. Zbieraj się i przychodź tutaj do tego opuszczonego domu w okolicy. Potrzebuję cię. Ale jak to do opuszczonego domu? Przecież tam straszy. Oj, nie będę ci tego teraz tłumaczyć. Dawaj szybko, zbieraj się i jesteś nam potrzebny. Do opuszczonego domu? Co ona tam znowu wymyśliła? Nie pójdę. Nie pójdę. Koniec. No tak, ale jak nie pójdę, to Barbie będzie zła. Chyba nie mam wyjścia. Idę. Pomoc zaraz przyjedzie. Barbie, wiedziałam, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Ty mi też wiele razy pomogłaś. Pamiętasz tą ogromną szafę? Jeśli chcecie kolejną część rodzinki Barbie, to zostawcie 10 tysięcy łapek w górę. Wiecie może, kto się tutaj wprowadzi? Jak tak, to dajcie znać w komentarzu. Bo ja tak myślę i nie wiem. To od czego zaczynamy? Niech pomyślę. Najpierw salon. Ciekawe, jakie skarby się ukrywają pod tym. O nie, to jest jakaś farsa. Stara kanapa z kwiatami? No co ty chcesz? Mi się tam podoba. Kwiatki? Słodko. Nie ma takiej opcji. Nie ze mną takie numery. Robisz stąd wyjazd, koleżanko. Tutaj wszędzie są takie stare meble. Z
Spójrz na te stoły, jakie brudne. Melia, jestem pod wrażeniem. Naprawdę, bardzo fajnie to wymyśliłaś. Myślę jeszcze, żeby dorzucić jakąś saunę i basen. Basen, tak, mam blisko. Będę się taplać latem i popijać sobie drinki. Barbie! Ken? Co ty robisz w moim marzeniu? Barbie, już jestem. Czemu tutaj jesteśmy w tym nawiedzonym domu? Ten dom nie jest nawiedzony. Ja go mebluję, zaprojektowałam całe wnętrze, a ty nam musisz pomóc wnieść meble. Co? Tylko tyle? Bułeczka z masełeczkiem. Widzisz? Mówiłam ci, że Ken nam pomoże. No dobra, wniosę te kilka mebelków, co to dla mnie? To gdzie one są? Właśnie dojechały. O tu. Co? Ja mam to wszystko wnieść? Żartujecie sobie? A tak w ogóle to coś mi dzisiaj w kręgosłupie upie... O, i w kolanie mi strzyka. O, słyszycie? Patrzcie, jak zostaje mi z tyłu ta noga. To jak tak się źle czujesz, to będę musiała jednak odwołać tą grę, którą zamówiłam dla ciebie z najnowszej serii. Jaką grę? O której grze mówisz? No nie wiem, taka, którą zawsze chciałeś sobie kupić, taką o bitwach tam walczą. Nie mów mi, że Wiedźmin. Chyba tak, tak mi się wydaje. No dobra. To od których mebli zaczynać? Gry zawsze na niego działają. Tylko kurczę, która to była gra? My z Barbie zajmujemy się podłogą, a ty chwytaj się za meble. Właśnie, Ken. Dobra, Barbie, idziemy. Ostrożnie. Że co? Że ja niby sam mam tą kanapę wnieść? O nie! Jeszcze się rozwaliła! Że też mnie podkusiło się na to godzić. Jakie to ciężkie. Halo? Ratunku! Pomoże mi ktoś? Halo? Jest tam kto? Jeszcze dywanik. Tak to miał wyglądać. Ten fotel jest boski. Można się poczuć jak królowa. Tak, ten też super. Ach, chwila odpoczynku. Ta, chwila odpoczynku. Mówcie za siebie. O, ale to ciężkie. Przeciąża mnie. O, nie, dobra, dam radę. Mamusiu! Jeszcze na bok przezroczysta szafeczka, pamiętaj, Ken. To, pamiętaj tamto, a styrna nic się nie zmniejsza. Teraz kwiaty muszą być zawsze. Nowszy magazyn, częstunek i jeszcze ramka z jakimś zdjęciem. Amelia, może to on? No sama nie wiem. Bardzo przytulny ten salon. Salon mamy gotowy, teraz chodźmy do kuchni. Trochę tu pusto, ale mam już plan. Będzie bosko. A właśnie, a gdzie Ken? A wiesz, trzeba wyrzucić te stare łóżko z góry. Z góry? Aha. Może ktoś by mi tak pomógł, co? Bo to w ogóle nie chcę wyjść. Kto tutaj używał takiego starego łóżka? Ile tutaj lat leżało? Idzie, idzie, uwaga tam na dole. Bomba! Chyba trochę przesadziłem. Barbie! Mój chrympelek! Zobacz, Barbie, to jest specjalne życzenie klientki. Ciała słodkości. Ile smakołyku! Musimy to teraz poukładać na tej półce. Słodkości? Czy ja dobrze słyszałem? Chyba przyda mi się chwila przerwy. Ile tutaj słodkości, Amelia? Kuchnia już umeblowana. Klient chciał poczęstunek. I sushi. Barbie, wyobraź sobie, że nawet chciała, żebym jej zapełniła całą lodówkę. Spójrz na to. Wow, postarałaś się. Tylko tutaj nie mam pojęcia, co mam zrobić. Kamila, chyba zapomniałaś o muffinkach. Może być? Jeju, Barbie, co ja bym bez ciebie zrobiła? I gotowe. Ale chwila. O co chodzi? Czemu ta czekolada jest nadgryziona? Tutaj chyba są myszy. Ja ci zaraz pokażę mysze. Ken, co robisz? Co? Ja? Mebluję sypialnię! Mogłam się domyślić. Chodźmy lepiej na górę, zobaczymy w jakim stanie jest sypialnia. Super! Cały czas mnie zastanawia, kto tutaj będzie mieszkał. Właściciel chce być anonimowy. Wow, Amelia! Jaka ta łazienka jest duża! Ale tutaj nic nie dekorujemy? Wiesz co? Nie dostałam żadnych wytycznych o łazience. Nie zastanawiałam się nad tym. Chciała tylko płytki. A teraz gwóźdź programu. Sypialnia. Jeju, jak tutaj różowo. Poczekaj, jak skończymy. To jeszcze nie koniec? Chyba zapomniałaś o poduszkach. No tak, mam takie puchate serducha.
Takie są mięciutkie. Amelia, czy ja mogę tutaj zamieszkać? Też bym z chęcią to zrobiła, ale teraz czas na garderobę. Amelia, jaka kolekcja! Chyba muszę porozmawiać z Kenem nad przebudową naszej szafy, bo ta jest ogromna, a u mnie się nie mieszczą moje wszystkie sukienki. I jeszcze błyskotki. I voilà! Tutaj jest tak przytulnie. Tak się zastanawiam. Wszystkim zawsze dekoruję domy. A sobie jeszcze nie. To już wiesz, jaki będzie twój następny projekt. Hej, dziewczyny! Ja już skończyłem tutaj na górze. To co? Fajland? Super, ale jeszcze nie Ken. Zostały nam jeszcze dekoracje na zewnątrz. Właśnie przyjechały. Że niby ja... Tamto... Są? Mam nadzieję, że to będzie dobra gra. Amelia! A nie masz tego więcej? Przykro mi, Ken, to już wszystko. Barbie, przygotuj się na hit. Jest to piętro imprezowe. Amelia, nic ci nie jest? O, mały włos. Ten Ken znowu narobił. Wiesz co, Barbie, to nie Ken. To tutaj już leżało. Ale co to może być? Nie mam pojęcia, chyba jakieś gitary. To jest w bagaż klientki. Ej! Ja skąd znam tą gitarę? Dziwna sprawa. Jeju, ale tutaj jest super! Mówiłam. Chyba będziesz częstym bywalcem na tych imprezkach. A jak ty jakaś gwiazda pop? Ale masz szczęście, że mieszkasz niedaleko. Już widzę te nagłówki. Barbie, najlepsza przyjaciółka gwiazdy pop. No, to się dopiero nazywa fart. Hej, a co jest tam? Jeszcze tu nie zaglądałam. Jeju, jak tutaj jest wysoko! Nigdy więcej! Ostatni raz się godzę na takie coś. Ostatni raz! Zrobione! Ale jak ja teraz stąd zejdę? Halo, pomoże mi ktoś? A ja chcę jakiś skarb. Szybko, Amelia, odkrywaj! O nie! To tylko zardzewiała literka B. Jeju, jakie to brzydkie i ciężkie. Nie ma co się dłużej zastanawiać. Mam coś specjalnego. Chodź, Barbie, Ken sobie z tym poradzi. Pomożesz mi z roślinkami. Ken, nie wygłupiaj się, chodź, masz literkę do przeniesienia. Tak, chodź tu, chodź tam. A teraz jak ja się puszczę? Kto tutaj mieszkał, że miał takie wielkie litery? Bartek? Ben? Barbara? Basia? Ale tutaj będzie ładnie. Skończone, ja już mam dosyć. Wow! Amelia, jak to świetnie wyszło! Jeju, to było ciężkie. Ale świetnie wyszło, Amelia, masz do tego talent. Teraz chwila relaksu. Przyjechali. Ciekawe kto to. Chodź szybko, to właściciel. Albo właścicielka. Wow. Co? To ty? Co? Kto to? Jeśli chcecie się dowiedzieć, kto zamieszka w tym domu, to dajcie 10 tysięcy łapek w górę. Ja bym tego nie podejrzewała. Macie pomysł, kto to może być? Dajcie znać w komentarzu. O, zaśmiło mnie. Co się stało? I subskrybujcie kanał Maliwo. Pa, pa. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.